Balans na wózku zazwyczaj jest używany do tego, żeby imponować płci przeciwnej. Natomiast on tak naprawdę jest po to, żebyśmy się uwolnili od ciężaru tych przednich kółek, bo to te przednie kółka najczęściej wpadają. Balans nie tylko służy do tego, żeby wjechać na krawężnik, ale też służy do tego, żeby z niego zjechać. Jeśli z małych wzniesień będziecie zjeżdżać w sposób standardowy, to jest to średnio bezpieczne, powiedziałbym. Wiecie, że często osoby z jakąś niepełnosprawnością mają problemy z mięśniami posturalnymi, które trzymają cały tułów. Jeśli ktoś ma tego rodzaju problemy, no to zjeżdżanie bez balansu w przypadku małego wózka manualnego, który jest krótki, no może się źle skończyć. No zazwyczaj po prostu upadkiem do przodu, więc jeśli chcemy uniknąć tego upadku do przodu, to korzystamy z balansu. Jeśli ktoś tego chwytu mocnego nie ma, to z balansem tutaj już powoli trzeba uważać. Tutaj już trzeba samemu podjąć decyzję, czy używamy balansu, czy nie. Jest on niebezpieczny, a warto go umieć. W balansie chodzi o to, żeby znaleźć odpowiedni środek ciężkości. Każdy wózek inwalidzki ma swój własny środek ciężkości, w zależności od tego, jak został zbudowany, jak został zaprojektowany. W pewnych wózkach można ten środek ciężkości zmieniać, a w pewnych, jak już się raz ustali, to już tak zostanie na stałe. Więc warto nauczyć się go jak najszybciej. Opierając się czy o drzewo, czy o płot, czy o ogrodzenie, czy o cokolwiek, możemy się zacząć tego balansu uczyć. Natomiast najlepiej będzie to robić z opiekunem, z jakimś asystentem, który spowoduje, że w tej już krytycznej fazie, w której już nie uczysz się balansu, tylko spadasz z wózka, żeby wtedy zainterweniował. Na każdym wózku jesteś w stanie podnieść kółka, tylko to, z jaką łatwością te kółeczka będziesz podnosił, określa to, jak jest określony balans, gdzie jest ten środek ciężkości. I każdy na każdym wózku będzie musiał taki środek ciężkości znaleźć swój,